Cześć, witam Was w tym trudnym czasie małych przyjemności, takich jak pieczenie chleba czy czytanie książki. W czasie, w którym dwa razy bardziej chyba doceniamy takie małe rzeczy, jak zwyczajny spacer czy śpiew bogatki za oknem. Mam nadzieję, że znajduję Was dzisiaj w dobrym zdrowiu i w gotowości do czytania dobrej literatury. Moja książka niedawno miała swoją premierę, już niedługo będziecie mogli ją znaleźć również w sklepie Fanbooka. Tymczasem chciałabym bym polecić książki, które ja osobiście bardzo lubię i które ostatnio również zajęły bardzo moją uwagę i pozwoliły przetrwać kilka dni. Pierwszą z nich jest dosyć świeża premiera, jest to biografia Arkadiego Fiedlera. I cóż ja mogę o tej książce powiedzieć, po prostu ona mnie porwała i szczerze mówiąc rzadko mi się to zdarza, ale nie mogłam doczekać się momentu, kiedy będę miała chwilkę spokoju i po prostu będę mogła usiąść, przeczytać kolejny rozdział i zrelaksować, po prostu odpłynąć albo pofrunąć gdzieś wraz z motylami Fiedlera w dalekie kraje. Polecam Wam bardzo tą książkę. Natomiast drugi tytuł to jest klasyka, to jest Chesterton, Człowiek, który był czwartkiem. Jeżeli lubicie na przykład powieści kryminalne albo szpiegowskie, to zdecydowanie ta pozycja jest dla Was. Nie jest to prosta, płytka książka, ona ma również drugie dno. Gruba nie jest, więc moglibyście pomyśleć, że zajmie Wam może zaledwie kilka godzin, ale nie, ją można czytać wielokrotnie, parę razy i za każdym razem wyciągnąć z niej coś innego. Chesterton ma fantastyczny styl pisania, a sama historia pobudzi również Wasze szare komórki do pracy. Wydaje mi się, że w tym czasie takiej wszechobecnej nudy, troszkę marazmu, gdzie niedziela jest podobna do wtorku, środa do soboty i w sumie nawet nie wiadomo, który jest dzień tygodnia, dobrze jest mieć kalendarz pod ręką, to potrzebujemy literatury, która porwie nas z tej rzeczywistości, która wciągnie nas w całkowicie inny świat i Chesterton na pewno to potrafi. Mam nadzieję, że się skusicie. Cóż, jeszcze mogę dodać, życzę Wam zdrowia, 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 bo to jest chyba najważniejsze w tym czasie. I do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Na razie.